Cześć. Dzień dobry, tutaj pani Flobo, czyli Marta Szurkiewicz-Borkowska. Nowości na Nirpodzie. Słuchajcie, chciałabym wam dzisiaj krótko powiedzieć, co się zmieniło. Wydaje mi się, że jest to ważna zmiana i warto o niej wiedzieć. Jestem teraz zalogowana na moje konto Silver, czyli na to konto bezpłatne. I zobaczcie, tutaj jest moja biblioteka, tak, moje stworzone lekcje i różne aktywności szybkie. I chciałam wam dzisiaj powiedzieć, jakie zmiany zaszły w Quick Launch, czyli w szybkim udostępnianiu. Zobaczcie, wcześniej było, że jak kliknęliśmy sobie na Quick Launch, to mieliśmy tutaj open-ended question, czyli pytanie otwarte, mieliśmy collaborate board, czyli tablicę współpracy, mieliśmy timer, czyli czasomierz, ale było też draw it, czyli rysowanie. Były tu cztery rzeczy. Teraz draw it nie ma. Pytanie otwarte oraz tablica do współpracy cały czas działają tak, jak działały wcześniej, czyli po prostu klikamy, wpisujemy temat, wybieramy sobie tutaj szablon i naciskamy quick launch, czyli szybkie uruchomienie dla uczniów. Nie musimy tworzyć lekcji, żeby uruchomić tę aktywność. Po prostu naciskamy Quick Launch i podajemy link, tak jak to było wcześniej. To samo, słuchajcie, z Open Ended Question. Klikamy w pytanie otwarte. Pojawia nam się szablon. Wpisujemy pytanie, na przykład jak się czujesz dzisiaj. Tak, bardzo proste. I naciskamy, słuchajcie, Quick Launch, czyli tak jak do tej pory było, szybkie udostępnianie. Pojawi nam się zaraz okienko z linkiem albo z kodem, które możemy oczywiście podać naszym uczniom. Zobaczcie, jest kod, ale jest też link, który możemy pobrać. I od razu oczywiście obszar, na którym będziemy widzieć, czy uczniowie się pojawiają, czy się nie pojawiają. Ja w tym momencie zakończę sesję, no bo nie będę wam teraz pokazywać, jak to wygląda z pozycji ucznia. I wtedy, zobaczcie, to pytanie otwarte zapisuje nam się tutaj na naszej stronie, w naszych lekcjach. Oczywiście pamiętajcie, że zawsze możemy to usunąć poprzez trzy kropki i delete. To gdzie jest w takim razie draw it? Gdzie jest draw it? No, draw it zostało przeniesione do create, czyli do tej opcji utwórz, gdzie stworzyliśmy zawsze lekcje, ale też interaktywne wideo. Oraz mogliśmy tworzyć lekcje przy pomocy Google Slides. Jak widzicie, tutaj pojawiło się activity. Tutaj pojawiło się activity. I co jest w tych activity? Słuchajcie, w tych activity zobaczcie, że mamy matching pairs, czyli dopasowanie par. Przypominam, że to dopasowanie to nie jest typowe memory, tylko tutaj możemy dopasowywać obrazek inny do innego obrazka, obrazek do tekstu i tekst do innego tekstu. Mamy oczywiście nasz zgamifikowany quiz Time to Climb oraz, słuchajcie, jest też tu właśnie Draw It. Ale co to oznacza? Słuchajcie, to oznacza, że jeśli wykorzystamy tutaj tą aktywność, to niestety, ale ona już się nie uruchomi tak szybko jak to Quick Launch, tylko ona się zapisuje jak normalna lekcja. Zobaczcie. Czyli klikam Draw It. Tu oczywiście mogę sobie wybrać z biblioteki. Ja na razie strzałeczką zamknę. I na przykład, nie wiem, narysuj kota. Dobra, dam tylko takie. Zobaczcie, naciskam Save. Już nie mam tutaj tego Quick Launch, czyli nie mam szybkiego udostępniania. Ląduję, zobaczcie, tak jakby w szablonie lekcji i prosi mnie, żebym oczywiście nadała tytuł. No to ja dodam Draw It, myślnik, narysuj kota. No i nacisnę Submit, już nie będę niczego innego wpisywać. I robię Save i Exit. I zobaczcie, wyskakuje mi to teraz jako normalna lekcja i mogę ją udostępnić w trybie rzeczywistym albo jako zadanie domowe. Czyli taka zmiana nastąpiła. Draw It już nie jest w Quick Launch, czyli w szybkim udostępnianiu, tylko jest w opcji Create, w Activity. I w tej Activity również znajduje się dopasowanka oraz time
to climb. Niestety one nie mają tego quick launcha, czyli szybkiego udostępniania, tylko musimy zadziałać jak przy tworzeniu lekcji.